Olimpia Górska, dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam na kronikę. Przeszło dwie dekady po zmianie ustroju. Dawni krakowscy działacze opozycji demokratycznej w obronie nauczania historii sięgają po najbardziej radykalną formę protestu. Głodówkę. Rozpoczęło ją w kościele świętego Stanisława Kostki na krakowskich Dębnikach pięciu znanych opozycjonistów i związkowców, w tym jeden obecny radny. Protestują przeciwko wprowadzanym przez Ministerstwo Edukacji ograniczeniom zajęć z historii i języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Jacek Płaza. Krakowskie Dębniki, kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. Jak za czasów PRL-u działacze podziemia, czyli opozycji demokratycznej, przygotowują się do głodówki protestacyjnej. Głodujemy w obronie historii. Taka jest potrzeba. Nic na to nie poradzimy. Leszek Jaranowski w stanie wojennym drukował podziemną prasę, ulotki, książki. W wolnej Polsce na lekcjach historii opowiadał młodzieży o tamtych czasach. Teraz rozpoczyna głodówkę. W najczarniejszych snach nie przyszłoby mi do głowy, że doczekamy takiego momentu, że historia właśnie się odwróci i że trzeba będzie odwoływać się do tych samych metod. Sprzeciw dawnych opozycjonistów budzą wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji zmiany w systemie nauczania przedmiotów humanistycznych. Zgodnie z nimi od przyszłego roku szkolnego historia będzie obowiązkowa tylko w pierwszej klasie liceum. Potem historii Polski będą uczyć się jedynie ci, którzy wybiorą w szkole profil humanistyczny. Wierzymy, że bardzo szybko przyniesie to pewien odzew, nie tylko bezpośrednio zainteresowanych, czyli środowisk nauczycielskich, środowisk naukowych, ale również ministerstwa. Bo na prawdziwe i rzeczowe konsultacje ze strony ministerstwa czekają też nauczyciele. Zdaniem dyrektora krakowskiego gimnazjum nr 1 Mariusza Graniczki, zakończenie kompleksowego nauczania historii de facto na poziomie gimnazjalnym jest niedopuszczalne. To jest wręcz rzecz niewiarygodna, że pani obecna, pani minister Szumilas i jej poprzedniczka, pani Hall, w ogóle przyszło im do głowy, żeby coś takiego wprowadzić do podstaw programowej, ograniczając nauczanie tych przedmiotów. Znany krakowski historyk profesor Andrzej Chwalba nowe podstawy programowe określa krótko. Musimy po prostu w tej reformie, w tym poszukiwaniu innowacyjności, nowinek, no zbyt daleko. Krótko mówiąc, wylano dziecko razem z kąpielą. Poza prowadzącymi głodówkę, na odpowiedź z ministerstwa czekają też organizatorzy pikiety w obronie polskiego szkolnictwa, którzy swój protest planują na środowe południe na krakowskim rynku. Jacek Płaza, Kronika. Głodujący krakowscy opozycjoniści kontynuują protest. Nadal liczą, że minister edukacji Krystyna Szumilas zawiesi rozporządzenie swojej poprzedniczki Katarzyny Hall ograniczające od września liczbę zajęć z historii i języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Dziś zorganizowali żywe lekcje historii. Jacek Płaza. Szóstka protestujących opuściła dziś na kilka godzin salkę w podziemiach kościoła Salezjanów na krakowskich Dębnikach. Głodujący w obronie historii przyłączyli się do krakowian uczestniczących w wykładach historii na żywo, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Solidarni 2010. Prowadzący je krakowscy naukowcy i wykładowcy Maciej Korkuć, Jarosław Szarek i Henryk Głębocki nie kryją zaniepokojenia ministerialnym projektem. Nauczanie historii najnowszej woła o pomstę do nieba. To znaczy nie ma tak poukładanych programów, które pozwalają młodzieży zrozumieć, jakie były dzieje Polski w ostatnim wieku, jaki był sens tych dziejów. A jak alarmują historycy, może być jeszcze gorzej, bo w myśl nowych zasad nauczania wszyscy uczniowie, którzy w szkołach ponadgimnazjalnych nie wybiorą profilu humanistycznego, zakończą lekcje z historii już po pierwszej klasie. Nie będą zdolni do pewnej refleksji nad swoją historią, nad przeszłością. Historia nie jest zwykłym przedmiotem, tylko przedmiotem, który powoduje to, że my jesteśmy wspólnotą, że ona tworzy naszą tożsamość. Wykładowcy przypominali, że jesteśmy tylko jednym z kilkuset pokoleń tworzących historię naszego kraju i nie możemy tworzyć sztucznej wyrwy w narodowej pamięci, bo to może mieć nieprzewidywalne i na pewno bolesne konsekwencje. Jak mówili, skoro my nie chcemy uczyć o naszych poprzednikach, kto będzie przypominał o nas? Jacek Płaza, Kronika. Paweł Chowaniec, dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam na Kronikę. Nauczyciele popierają głodujących opozycjonistów. Wieczorną Kronikę zaczynamy od rezolucji, którą podpisała część historyków i polonistów z krakowskich szkół ponadgimnazjalnych. Uważają, że reforma Ministerstwa Edukacji negatywnie wpłynie na poziom nauczania w szkołach.
Nauczyciele krakowskich szkół ponadgimnazjalnych są zaniepokojeni, że nowy program może doprowadzić do obniżenia poziomu nauczania i świadomości narodowej Polaków. Dlatego apelują do rządu o zawieszenie rozporządzenia dotyczącego nowych podstaw programowych i rozpoczęcia konsultacji społecznych. Chcą także, by krakowscy radni, którzy mogą teraz przyznać szkołom dodatkowe 3 godziny, przeznaczyli je na nauczanie języka polskiego i historii. Swojego poparcia głodującym udzieliła także Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tymczasem Marian Stach, jeden z 6 głodujących, trafił dzisiaj do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale musi pozostać na obserwacji. Protest jest jednak kontynuowany. Minister edukacji Krystyna Szumilas zaprosiła głodujących na rozmowy do Warszawy. Do Krakowa natomiast wybierają się dawni opozycjoniści ze Śląska, którzy również planują rozpoczęcie głodówki. Poparcia udzielił im szef Solidarności Piotr Duda. Późnym wieczorem, zaledwie przed kilkoma chwilami, w czasie sesji Rady Miasta odczytano list z podziękowaniami głodujących opozycjonistów za poparcie radnych dzielnicowych. Protestujących odwiedził kardynał Stanisław Dziwisz. Jutro po 12 dniach przestaną głodować i zawieszą protest. Marcin Jaśko. To miało być prywatne spotkanie kardynała z protestującymi, ale kilkudziesięciominutowa rozmowa doprowadziła do niespodziewanego przełomu. Najbardziej drastyczna z pokojowych form protestu ma zostać przerwana. Zdaniem kardynała ten niecodzienny post odniósł swój skutek i zwrócił uwagę na problem nauczania historii. Dlatego nie ma potrzeby go kontynuować. To ludzie dojrzali, to była rozmowa, to był dialog. Doszliśmy do wniosku, że już osiągnęli cel. To znaczy uwrażliwili społeczeństwo i ufam, że władze państwowe też zrozumiały, że trzeba przemyśleć sprawę. My jesteśmy z nimi, jak powiedzmy, z ludźmi, którzy poświęcają się i cierpią. 11 dni głodówki to już jest bardzo dużo. Należy się im szacunek, ale doszliśmy do wniosku, że dość tego. Jutro na godzinę 13 protestujący zwołali specjalną konferencję prasową, na której poinformują o powodach swojej decyzji. Chcą także poinformować społeczeństwo, w jaki sposób zamierzają kontynuować walkę o edukację narodową. Protest zawieszają, ale nie kończą, bo ministerstwo nie wycofuje się z kontrowersyjnych zapisów. To nie jest problem historii, nauczania historii, czy problem polskiej szkoły. To jest problem przyszłości Polski. Taka będzie ta Rzeczpospolita, jakie wychowanie odbiorą ci młodzi ludzie, którzy właśnie będą szli do gimnazjów, będą szli do liceów. O proteście było także na specjalnej sesji Rady Miasta poświęconej edukacji. Stanisław Markowski odczytał list uczestników głodówki do radnych z podziękowaniem za poparcie protestu przez Rady Dzielnic Krakowa. Marcin Jaśko, Kronika. Dobry wieczór Państwu, Alicja Popiel, witam i zapraszam na Kronikę. Zakończyli głodówkę i powołali Obywatelską Komisję Edukacji Narodowej. Po 12 dniach krakowscy opozycjoniści zawiesili protest po wczorajszej rozmowie z kardynałem Stanisławem Dziwiszem i decyzji warszawskich byłych opozycjonistów o rozpoczęciu solidarnościowej głodówki w stolicy. Jacek Płaza. Uczestnicy głodówki podkreślają, że decyzja o jej zawieszeniu absolutnie nie kończy protestu. Ich postulat pozostaje niezmienny. Minister edukacji musi wycofać rozporządzenie ograniczające nauczanie historii języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Osiągnęliśmy już pewien cel, to jest wzbudzenie pewnej debaty już ogólnopolskiej. Wsparcie tylu środowisk jednoznacznie pokazuje, że ten problem jest naprawdę bardzo ważny. Wpływ na decyzję o przerwaniu głodówki po 12 dniach miała wczorajsza wizyta kardynała Dziwisza. Metropolita krakowski, który wspierał ich od początku, ponowił swój apel, by odstąpili od tej najbardziej radykalnej formy protestu. Z jednej strony w obawie o ich zdrowie. Przypomnijmy, w ostatni wtorek jeden z 6 głodujących został odwieziony do szpitala. Z drugiej metropolita przekonywał, że ich postawa już przyniosła skutek. To znaczy uwrażliwili społeczeństwo i ufam, że władze państwowe też zrozumiały, że trzeba przemyśleć sprawę. Wcześniej uczestnicy głodówki wystosowali apel do Rady Miasta, w którym proszą o przyjęcie rezolucji popierającej ich postulaty. W mieście stojącym na straży dziedzictwa narodowego Polaków, jakim Kraków chce pozostawać, w mieście papieża Jana Pawła II cały czas
wołającego do nas za życia, o zachowanie tego dziedzictwa, nie ma zgody na wyrzucanie ze szkół historii. Krakowskich opozycjonistów w pełni poparli m.in. wykładowcy i naukowcy z Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego, przedstawiciele 11 ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych oraz NSZZ Solidarność. Teraz protestujący, których głównym hasłem staje się odebranie oświaty z rąk polityków, zamierzają stworzyć Obywatelską Komisję Oświaty Narodowej. Chcemy te wszystkie środowiska naukowe, które nas wsparły, aby utworzyły ciało, które będzie zdolne do reformy polskiej oświaty, tak aby uratować polską naukę. Jednak środowiska dawnych opozycjonistów obawiają się, że ministerstwo może przestać reagować na ich postulaty. Dlatego, kiedy w Krakowie protest zawieszono, w stolicy głodówkę podjęli ich warszawscy koledzy.